W tym roku dzięki pozyskaniu dofinansowania z programu Infrastruktura Domów Kultury z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego udało nam się coś, o czym marzyliśmy od pewnego czasu, czyli zwiększenie dostępności oferty NCPP dla osób głuchoniemych, osób niedosłyszących. Udało nam się zainstalować system pętli indukcyjnej w sali kameralnej oraz w kasach amfiteatru. Na co to pozwala i jak rzeczywiście pozwala to osobom niesłyszącym czy niedosłyszącym no, wzmocnić te możliwości reakcji, zwłaszcza w sali koncertowej? Pętla indukcyjna i cały ten system dedykowana jest osobom, które korzystają z aparatów słuchowych oraz implantów wyposażonych w tak zwaną cewkę indukcyjną. W jaki sposób to pomaga osobom niesłyszącym i niedosłyszącym? Przede wszystkim wzmacnia dźwięk, izoluje dodatkowe hałasy, które mogą źle wpływać na odbiór odbiór dźwięku i w tym, w tym momencie osoba słyszy lepiej, a jeżeli chodzi o y, odbiór wydarzeń muzycznych, to pozwala jej to po prostu na poszerzenie całego spektrum dźwięku i y, odbieranie koncertu tak, jak odbiera go osoba słysząca. To wewnątrz, natomiast to również mała, ale niezwykle istotna zmiana, także dla osób, które mają z kolei kłopoty z poruszaniem się, jeśli chodzi o już sam amfiteatr, a przecież koncerty na zewnątrz też się odbywają. W ramach realizacji zadania udało nam się też zainstalować specjalny pochwyt poręcz na widowni amfiteatru, dedykowana osobom, które mają problemy z poruszaniem się, osobom starszym. Był problem z komunikowania foyer amfiteatru ze sceną, zwłaszcza w kontekście właśnie osób które poruszają się za pomocą kul bądź właśnie osób starszych i teraz bez problemu mogą się poruszać po widowni amfiteatru.